Sponsor programu. Właściciel karczmy pod Niedźwiedziem w Węgierskiej Górce zaprasza na regionalne specjały kulinarne. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegłów. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, żeby móc się nacieszyć złotą polską jesienią, najlepszy przyjechać w Beskidy. Ja dziś zawitał do Beskidu Żywieckiego, a dokładnie do Węgierskiej Górki, by dawarzu w karczmie pod Niedźwiedziem. Witam pięknie, Remigiusz Rączka. Damian Rączka. Żart. Ryktyk! Ryktyk, a ty ten kuzyn przełucony. Nie wiem, czy jest przełuconym kuzynem. Jedno jest pewne, że dzisiaj będziemy ważyć. Będzie niedźwiedź? Jak woda nie zabrała, będzie niedźwiedź. No tak, zaglądając na nasze postury, to dwóch niedźwiedzi już tu stoi. Na pewno będzie dzisiaj smacznie, to co? Chytamy się roboty. Dawać. Nie wiem, jak to się stało, że ten mój daleki kuzyn Kaś się stracił. Miały być dwa niedźwiedzie, a jest piękna kobieta, pani Magda Midor. Dzień dobry, szefowo kuchni, kieroczymie to tu wszystko chłopską, mocną ręką. Bo w kuchni trzeba mieć, że tak powiem, przysłowiowe, nie powiem co. Pani Magdo, tu leży konkretny kawał dobrego mięsa, jest to dzik. Co z tego zrobimy? Zrobimy gulasz, pyszny gulasz z dzika, podany z plackami z blachy. Już mi się podoba, słuchajcie, zawsze jakże jest w Beskidzie Żywieckim, placki z blachy. Rewelacja. To jest to, najlepsze. To jest to. Kaj się przyjeżdża specjalnie na placki. Tak. Tego mięsa mamy 1,5 kg. Mamy też tu... Dla nas dwóch wystarczy. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, ja tak jedno wyglądam. Ja tak jedno wyglądam, że, no, że dużo jem. Ale dzielimy się na pół. Mamy tu por, mamy cebula, marchewka, czosnek i oczywiście dużo przypraw. To co, pani Magdo, pokroimy te mięso, nie? Pokroimy. Słuchajcie, dziczyzna jest zdrowo. Mhm. Jest to mięso praktycznie bez cholesterolu. Bardzo, bardzo smaczne. Takie kąski nie za małe, nie? Takie nie za małe. 2 na 2. Dobrze jest, żeby to mięso nie było takie super chude. Zresztą dzik, on taki nie jest, bo dziki teraz są, mogę powiedzieć, wypasione. Wypasione, czyli takie grubiutkie. Bardzo dużo w Polsce sieje się kukurydzy, one tam lubią buszować, stąd to mięso nawet jest bardziej słodkawe niż 20 lat temu. No a taki gulasz, słuchajcie, to jest fantastyczna sprawa. Oczywiście ten gulasz, on też potrzebuje odpowiednich przypraw i my tych przypraw dzisiaj nie będziemy żałować, bo domy listek, domy jałowiec, to są takie bardzo ważne przyprawy przy dziczyźnie. No i pamiętajcie o tym, że dobrze jest też troszkę zalkoholizować mięso, bo wtedy kruszają, nie? Tak. No i mamy to. Mamy to. Teraz by trzeba było tu warzywka dać, nie? Damy warzywka, damy dobra. Por, marcheweczkę. Marchewka, bo cebula to potem już bezpośrednio do górka, cebulka nie? Cebulka później, jak zamarynujemy. Dokładnie. Warzywa korzeniowe, właśnie pasternak, pietruszka, seler, dobrze robią dziczyźnie. Nie zaszkodzi dodać. Czy wy te danie już w karcie mocie? Już mamy. Już mocie. Już mamy, to jest nasza nowość. Kto by był chętny? To już może do nas przyjechać. Zapraszamy serdecznie na to nowe danie i jeszcze będzie jeszcze, jedno. Oni jeszcze nie wiedzą, pani Magdo, na co, ale ja was zapewniam, że ten gulasz będzie pierwszorzędny. Będzie troszkę pora. A tak u może was w karczmie najczęściej jako kuchnia pani Magdo króluje? Kuchnia polska. Kuchnia polska, góralska, tak. Kapusta. Kapusta zasmażana oczywiście zawsze. Tradycyjny schabowy, jeleń, baran, pierogi z baraniną, pierogi z dziczyzną. Mamy dużą kartę, więc każdy może coś wybrać.
Do każdego coś fajnego. Dla każdego coś fajnego. Jak jest dziczyzna, to dobrze, bo te tereny to chyba obfitują w dziczyznę, nie? Tak. Czosnek do środka. Czosnek mamy. To co, troszkę... Troszkę wina. To pani leje wino, a jodową dwie łyżki. Niecałe. Musztardy francuskiej. Ja myślę, że połowa, nie? Połowę. Połowa potem do duszenia dumy. Tak. Dwie takie łychy zymftu francuskiego. No i co? Teraz listek. Listek. Ziele. Listek. O. Ale pachnie. Zawoniało, szłoby się sztachnąć. Pachnie, pachnie, pięknie. Ziele. Tylko ziela to też tak. Tak pora kulek. Paprykę wędzoną dam. Bardzo proszę, a jo rozgnieta, słuchajcie, tak ze 4 ziorka, może 6 jałowca. Jałowiec jest bardzo intensywny, ale on puszczo to, co ma najlepsze, jak się go trochę spuczy. Jeszcze oczywiście pieprz. Pani Magdo, to jest ten zapach, nie? Tak, to jest to. To jest ta woń. To jest ta woń do dziczyzny. Tak. Sól. Przemieszam. Tak. Nie będę dodawać żadnego tłuszczu, bo jest tu wino, jest ta musztarda. Pani Magdo, teraz by tak to musiało ze 12 godzin się przegryźć, nie? Tak, tak. To musi się 12 godzin przegryźć, ale jak ty nie chcesz u nas zostać do jutra, to ja już musiałam to zrobić wczoraj. Zaraz przyniosę. Bystrzacha. O. Teraz możemy piec. Magia telewizji. O, magia telewizji. Gotowe. No rzeczywiście troszeczkę kolor mięsa kolor jest mięsa inny. Się zmienił. Wygląda to wszystko bardzo dobrze. To co? To my się dali roboty, nie? Tak. Masełko. To ją odstawia. Niech się to mi zostaw dla gości, którzy przyjadą. Proszę, masełko. Masełko klarowane. Oj, cebulki nie przygotowaliśmy. No, ale to zaraz będziemy kroć. Masło ciepiemy do gorka. I te cebule tak ze 3, słuchajcie. Piórka? Piórka. One i tak nam się rozejdą. A czemu karczma pod niedźwiedziem? Czy tu niedźwiedzie chodzą? Jest jeden, pilnuje wejścia. Okej, okay. To co, pierwsze mięso czy cebula? Mięso. Cebula. Cebula, no to szefowa go do cebula. To ciepiemy cebula. Cebulka. Cebula jak się zeszli, to było fantastyczny posmak. I mięso nabiera takiego blankingszego smaku, ale jakby ktoś wciepał najprzód mięso, a potem cebula, też wielkiego będzie błędu nie, nie ma. Będzie. To co, obsmażamy mięsko, nie? Obsmażamy teraz mięsko, tak. O, cebulka nam już pachnie. Ważna sprawa, słuchajcie, jak ciepiecie mięso, tu go jest dość dużo, nie mieszacie przez jakiś czas, żeby się przychyciło. Tak, żeby chyciło. Się troszkę zamkło. Dokładnie. Tak. I wtedy będzie bardzo smaczne, bo dobry gulasz to jest taki, pani Magdo, że kąski są w całości? Tak. Ale nie jest twarde. Ale nie jest twardy. Gulasz, w którym mięso się szczępi, jest spartaczone. Pamiętajcie o tym. Trzeba byłoby to podlać, nie? Podlejemy troszkę, tak? I wodą. I woda. I troszkę winka i wino. Jeszcze. Pamiętajcie, żeby tej cieczy nie było za dużo, bo to wszystko puści. Żeby to nie było takie wodniste. Tak. Lekko przykryte, nie? Lekko przykryte, przykrywamy pokryweczką i dusimy. Jak cudownie wonio, słuchajcie. I już pachnie. To co, chytamy się tych placków, nie? Tak. Placki z blachy są specyficzne, bo tam jest ziemniok, jest jajko. Pieprz, sól, troszkę cebuli. I już. I koniec. Mąki już się nie dawa. Nie dajemy mąki. O, ja może już sieku cebula. Nie dajemy mąki, czyli ja ta trudniejsza część. Treść ziemniaki, jak coś, to tak? Mogę czyć. Zmienimy się. O. Czy to jest rzeczywiście tak, że jak już ktoś przyjeżdża do was, do Węgierskiej Górki, to placki z blachy to jest taki obowiązkowy punkt programu? Wydaje mi się, że tak. Że placki z blachy, no kto nie spróbował, powinien spróbować, a kto spróbował, to na nie wraca, po prostu. A czy to jest tak, że placki z blachy częściej kupują lokalni czy turyści? Myślę, że turyści. Że turyści przyjeżdżają tutaj na placki z blachy. Lokalni czasem jeszcze mają w domku piece i mogą sobie sami zrobić. Tak jak my na Śląsku, rola da kozymów doma, nie? Oh. Chociaż to też się już zmienią, ale
ale myślę, że jednak jeszcze ludzie te rolady robią i no i ją po prostu mają, więc zawsze zamawiam coś innego. Ja myślę, że pół cebuli styknie na taką ilość, czy cało. Wystarczy nam połowa. Żeby nie przewalić, nie? Żeby nie przewalić. Pani to trze na tym takim, a nie na tym takim typowym ziemniaczanym. Nie. Na tym takim... Na drobnym. Na tym drobnym. Pojemy z tego, nie, pani Magdo, z tych ziemniaków? Pojemy z takim gulaszem. Dobrze, o, ja się już napracowałam. Dobrze, to ja teraz nową cebulę do tego. Cebulkę. Proszę. Jajeczko. Sól, pieprz. Młotkowany może domy wyjątkowo. Górole to lubią chyba taką kuchnię bardziej na ostro, nie? Tak, zdecydowanie. I sol. Surowy ziemniak, słuchajcie, potrzebuje soli. Bez to już nie będziemy żałować. O, super. No i co teraz na blacha? I tak, zapraszam. Czy trzeba mieć jakąś specjalną blachę, nie? Tak, trzeba mieć piec. No właśnie. Blacha nie wystarczy. A te piece są z duszą. O, i to jest właśnie nasza duma, nasz piec na placki. Ja myślę, pani Magdo, że to jest duma, owszem. To jest na pewno dusza i serce tej restauracji. Tak, dokładnie. To co, Kajto, teraz mądować? Na środek? Tak. Tak. Takie większe robimy, czy większe. Takie? Zróbmy większe. Podlechopa. Może dwa nam wystarczą. Takie nie za grube chyba, nie? Nie za grube, nie. Dobra, myślę, będą, że będą szybciej gotowe. Styknie. O, jeszcze jeden. I one się tak fajnie suszą. Bez tłuszczu. Bez tłuszczu. No, tłuszcz będzie w naszym gulaszu, chociaż dziczyzna jest kudo, bo my już to powiedzieli. O, już gotowy. Z jednej strony już gotowy. Piękne. Jeszcze chwilka. Piękne, piękne. Jakie dobre. No i są nasze cudeńka. Gulasz też nam fajnie odparował. Złociste placuszki, super. Pachnący gulasz. Co, nakładamy? Nakładamy. Chyba po jednym, bo one są takie wielkie, nie? Po jednym. Pani Magdo, niech pani tu mi ciepnie też jednego. A jo, nakładę gulaszu. A, dobra. O, tak. Troszkę gulaszu. O. Tak konkretnie nam odparował. No ale przeca. O to chodzi, żeby było mięso, nie? Tak. Kleksik kwaśnej. Kleśki kwaśnej śmietanki, troszkę szczypiorku. Babciny sznyt, nie? Jak u babci. No to niech pani sypie szczypiorkiem. Troszkę szczypiorku, o. Ja lubię dużo. Ja też. Też? Dobry sznytlok nie jest zły. Kochani ludkowie, na takie pyszności przyjeżdżajcie do karczmy pod Niedźwiedziem. Pani Magda na was czeka i o dzisiaj na występach gościnnych, ale za rozpałaszu ja to wszystko. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Była siła tradycji, bo był gulasz z dzika, z plackami, z blachy. A teraz trochę nowoczesności, pani Magdo, nie? Czyli burger z jelenia. Burger z jelenia, słuchajcie, właściwie burger z jeleniny. Z jeleniny, tak. Bo jelenia to może bymy znodli, jakbyśmy się przeszli po węgierskiej górce niejednego. Kochani ludkowie, pierwszy raz w życiu wydaję od burgera z jeleniny, ale powiem szczerze, mięso wygląda zacnie, ważna sprawa, nie wolno go solić. Jest 10 razy chudsze od wołowiny, stąd wszystkie panie, które dbają o swoja talia i chcą być fit i light, to na tego burgera tu muszą przyjechać. To co? Wydaje mi się, że też jest to świetna propozycja dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z dziczyzną, którzy nie mogą się jeszcze jakoś do niej przekonać. Najlepsza opcja. To co? Czyli najpierw przyjedźcie na burgera, zostaniecie na gulasz. Dokładnie. Do tego zrobimy kolesława i to on jest bardzo prosty, bo tu jest bardzo kapusta. Ja sobie wcześniej nasoliłam troszkę. Marchewka, jabłko, cebula, sok z cytryny. Domy tak wyjątkowo, trochę papryki. Troszkę papryki wyjątkowo, no żebyśmy majonez. Byli troszkę inni. I majonez. Tak. To co, może ja już by tam mielić te mięso? A ja biorę się za kolesława. Super. I ma to jak robota. Jeszcze sobie przemieszam. O, mięknie kapustka, ona już jest troszkę odciśnięta. To mielimy. Troszkę marchewki. Ja wam to muszę pokazać. Przepiękny kąszczek mięsa. Damy troszkę jabłuszka. No i Kolesław, dobrze, żeby on troszkę postał, wtedy się przegryzie smakami. Tak. Będzie o niebo lepszy. To już starliśmy.
Ja teraz dodam papryczki. Papryka też fajnie ożywi nam tego Kolesława, nie? Nada ładnego koloru, ożywi. Zresztą będzie troszkę inaczej. W zimowy czas papryka jest bardzo wskazana. O, drobną kosteczkę. Tu ma Pani już w tej kapuście marchewka, papryka, jabłko, jabłko, sok cytryny. Dam sobie sok z cytryny, jeszcze troszkę cebuli. A ja teraz do naszego mięsa trochę Worcestera, to jest taki sos, który idzie w każdym sklepie praktycznie kupić. I woda gazowana. I wody tak wleja, no by da widzieć, z 50 ml. Muszę to wyrobić i wtedy by da widzieć, wiele tej wody mi mięso weźmie. Woda spowoduje, że mięso wtedy jest bardziej elastyczne, lepiej się go formuje. I tak jak Grzegorzu, broń Boże, żebyście mi tu dowali sól, bo sól wtedy wyciąga sok z mięsa i niż by my zaczęli to mięso grillować, to one by puściło i było potem wiórowate, suche. A my chcemy, żeby było idealne. Pyszne. Damy troszkę soli. A ja już może będę wyrabiać taki... Konkretne zrobimy te burgery. I bardzo ważna rzecz, że deska też dobrze jest delikatnie zmoczyć wodą. I takiego burgera do womy nadecha. Ja dam jeszcze pieprzu. I go formujemy. I maja. Wiadomo, że on troszkę przy grillowaniu potem jeszcze się zmniejszy, stąd musi być dość gruby i wielki. O, Kolesław już prawie gotowy. Wonio. Pachnie. Do burgera dobrze jest karmelizowana cebula, nie? Przepyszna. To też ją zrobimy. Słuchajcie, mamy tu masło klarowane. Pyk. Teraz domy. Cebula. Cebulka, tak. Czerwono. I krajemy ją w takie... O, właśnie. Krążki. Krążki. Zawsze mi brakuje słowa, bo to nie piórka, a krążki. Pyk, ona sobie już tu siedzi. No i oczywiście za chwileczkę, jak puści domy tam czerwone, wytrawne wino. No ale tak naprawdę w burgerze ważne jest barbecue, ale niż o barbecue, to Pani Magdo, skąd w ogóle pomysł na to, żeby był burger z mięsem jelenia? Szczerze mówiąc, to właściciel miał taki pomysł na burger z jelenia, bo jest wielkim miłośnikiem dziczyzny i tak wymyślił, że kiedyś tam zjadł i mu bardzo smakowało, więc spróbowaliśmy. I rzeczywiście wspaniałe. Coś innego, nie? Coś innego, coś bardzo dobrego. Polecam wszystkim. No właśnie, jak się ma taką nowoczesność w karczmie? Bo tu kuchnia tradycyjna, kuchnia polsko-góralska i tu nagle pyk burgery. No, żeni się to do kupy? Żeni się to do kupy, pewno. Potrzebujemy wszystkiego. No, z każdą kuchnią, nawet tą tradycyjną, staramy się wyjść już troszkę, wejść trochę w nowoczesność, troszkę do przodu, troszkę inaczej podać te dania, ale zachowując ten smak naszych babci. A jak to dają zmieszanych małżeń, zdrowe dzieci są? No to tak. Myślę, że te danie też na pewno się bardzo przyjmie tu w Węgierskiej Górce. To co robimy? Barbecue. Barbecue. Węgierska Górka to przede wszystkim śliwki węgierki. Podwędzane. Podwędzane. Ciepiemy. Dość dużo, jakieś 100 gramów, nie? Będzie tego tu? Tak. Troszkę whisky. Sos sojowy. Sos sojowy. Worcestera troszkę. Worcestera. I ma tam Pani Kolesiebie chili, zrobimy tak bardziej na ostro. Tak. No i dobrej jakości ketchup, 100 gramów. Tak, troszkę chili. No, niech tam jest takie pikantne, nie? O, super, myślę, że wystarczy. No i trzeba to teraz zblendować, a ja wachuję naszej cebulę, żeby nie zgorała, bo a za chwileczkę muszę ją podlać czerwonym winem. A właściwie już to mogę zrobić. Pani Magdo, a mogę tu coś od siebie dodać? Tajny składnik. Tajny składnik, super. Jak dziczyzna, to w naszym barbecue musi być jeszcze
odrobina jałowca. Dwa takie ziarenka. Nic więcej, żeby nie przedobrzyć, bo jałowiec intensywny jest. Czy ja to jeszcze blenduję i myślę, że będę mieć gotowe. Teraz to jest to, co ma być. A moja cebula już też jest piękno skarmelizowana. Super. To co, grillujemy, a właściwie smażymy te nasze burgery. I pamiętajcie o tym, że dobry burger to jest taki, w którym widać, że mięso wystawo z buły. A że bułki są duże, to ty też musisz zrobić duże burgery. Damy bułeczki do kominka. Będą gorące i chrupiące. Fajnie mieć taki kominek, wszystko na miejscu. Burgery usmażone i teraz dopiero będziemy ich solić, nie? Dokładnie. Teraz posolimy. Ważna sprawa, jak robicie burgery, to nie przyciskajcie ich. Proszę was, nie wyciskajcie tych cennych soków. Dość dużo, bo tam nie było soli wcale. Także nie będziemy żałować. Solimy troszkę serka, cheddar. Niech się jeszcze roztopi, bo teraz burgery odpoczywają. No to co? Idziemy po bułki, nie? Ja idę po bułki. Jasne, gwint, jak one są gorące, gorące, chrupiące. Chrupie. Chrupią, chrupią. Chrupią. Sosik. Sałata potem, nie? Tak. Najpierw nasz sos. Pachnie wędzonką. Sałata. Pomidor. Proszę. Mięso. Mięsko. O, pomidor mi wyjechał, przepraszam. Mogę go dać na górę? Może być na górze. Dobra, to drugi taki też. Taki mały wypadek przy pracy, to się zdarzy. Pewno miał być na górze. Ogóreczka. Ogórek. Dajmy po plasterku. Trochę cebulę. Cebulka karamelizowana. Mam nadzieję, że nie zjedzie. No i wiedziołek, że zjedzie. Doje się. O. Tak, i ja smaruję góry. Przełykam ślina. Ja też. Psa. O, powiem, druga. Powiem szczerze, rozmiar tego burgera jest taki niedźwiedzi. Niedźwiedzi, dokładnie. Jak dwa niedźwiedzie zaczynały program, teraz też są dwa niedźwiedzie. Pięknie wygląda, a jeszcze lepsze będzie smakować. Rączka gotuje. Jednym słowem, dwa burgery i dwie rączki, bo dotarł do nas pan Damian. No było mi przykro, że pan uciekł, nie chciał ze mną ważyć. Obowiązki. Obowiązki, no cóż, ale daliśmy radę z panią Magdą, nie? Teraz próbujemy, na czy daliśmy radę. Właśnie, trzeba spróbować. I piekielnie dobre jedzenie. Piekielnie dobre jedzenie, to próbujcie, kosztujcie, a wszystko, co my dzisiaj z panią Magdą rychtowali, no jedzcie. Znajdziecie na naszym Facebooku www.raczkagotuje.tvp.pl, to oczywiście była nasza strona. Byście też, tak jak już powiedział, na naszym Facebooku posyłajcie fotki z pobytu w Węgierskiej Górce, w karczmie pod Niedźwiedziem. A wszystkich, którzy chcą tego spróbować, a spróbować tego trzeba, zapraszamy do naszej karczmy, do Węgierskiej Górki. A ja wam to musiał obrócić, podziwajcie się, jak to pięknie wygląda. I mięsko tutaj takie różowiutkie, soczyste i chrupiąco bułeczka. I to jest to. Przepysznie i zdrowo. Zdaliśmy egzamin. Petarda. Petarda. No. Co dwie rączki, to nie jedna. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsor programu. Właściciel karczmy pod Niedźwiedziem w Węgierskiej Górce zaprasza na regionalne specjały kulinarne. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bellabis z Koziegłów.